Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. No i w poprzednim odcinku zwoiliśmy tą grzesznicę. No, nie byliśmy sami. Mieliśmy do tego pomoc, no ale jakże i można z niej skorzystać, nie wiem dlaczego nie. A tak w ogóle to wspominałem, że jestem bardzo zadowolony póki co z wyglądu mojej postaci. No wygląda na konkretnego koksa, no postać dziewki i dmuchał. Naprawdę. No, zwłaszcza po tym, jak powtórnie zmieniłem jej płeć na męską, bo wchodząc do trumny w przedsionku, w pierwszej lokacji dosłownie dostępnej w grze. Wchodząc do tej trumny, wychodzi się z niej ze zmienioną płcią. Ja przez dobre pół gry biegałem jako kobieta, a już to sobie zmieniłem jakiś czas temu. Tak tylko w ogóle przypomnieć. Bo inaczej, może zwróciliście uwagę, że zwracałem uwagę na to, że mojej postaci nawet zniknęła broda, kiedy stała się zombie. No wcale nie, nawet broda nie znika, nawet będąc jako zombie. Znika dopiero jak się jest kobietą. No ej, ja nie znam żadnej kobiety z brodą. Znam kobietę z wąsem, jedną. Dobra, może dwie. Obie z polibudy. Ale nie, w każdym bądź razie wtedy po walce dostaliśmy sześcian pasujący do tej mordki i to otworzyło dwa przejścia. Jedno z nich skrywało skrzyneczkę. Na pewno tam był w środku jakiś przydatny przedmiot, już nie pamiętam jaki. I druga komnata też była ukryta. Ej, moment. Co to za wnęka? To czy inaczej, takie paski czasami świadczą o tym, że może tam być tajne przejście. I teraz jeszcze jeden powód, za co kocham Dark Souls, bo jest pewna różnica między Dark Souls 1 a Dark Souls 2. W Dark Souls 1 ukryte przejścia były poukrywane w ten sposób, że po prostu trzeba było uderzyć w ścianę i można było wejść. A tutaj się okazuje, że poprzez wciśnięcie guzika odpowiedzialnego za użycie przedmiotu, czy tam wejście do drzwi, otwarcie skrzynki itd., czyli krzyżyk u mnie na PlayStation 3, pewnie na Xboxie jest to A, klawisz zielony. Też można otwierać tajne przejście, więc ile już mnie ominęło? Ach, nie jestem w stanie oszacować nawet, ale dobra, to jest winda, więc wjedziemy sobie na górę. I tam też po walce z panią grzesznicą dostałem gałązkę, która sprawia, że skamieniałe postacie odzyskują swoją ludzką formę i udało mi się ożywić chyba najlepszego maga w całej grze. Strajda. Strajd jest tutaj ukryty. Znaczy był tutaj w tym wejściu, nie wiem czy go pamiętacie. Była przed nim wiadomość, że uwaga, magia. No Strajd jest bardzo aroganckim frajerem, ale za to ma najlepsze przedmioty moim zdaniem. Najlepsze zaklęcia. No ogólnie jest największym chyba koksem wśród wszystkich magów. No, już na dzień dobry. Przeklęta głupoto. I też, tak jak mówiłem wcześniej, nie opłacało się wydawać tych wielkich dusz zebranych po bossach na pierdoły, albo wydawania ich po prostu, zamieniania ich na zwykłe dusze, które możemy później na level upy zamienić, bo on tutaj za te właśnie dusze, za te większe, silniejsze dusze, może dokonać za nie wymiany, a wymianę nie za byle jakie przedmioty, czy na przykład za ogromny miecz prześladowcy. No i właśnie dusze prześladowcy trzeba mu dać. Albo za spaczony miecz, zakrzywiony miecz, kamienny topór olbrzyma, kolczastą pałkę, halabardę smoczego jeźdźca, smocze bliźniacze, ostrze, łuk smoczego jeźdźca, wielka tarcza prześladowcy, czy wielka tarcza smoczego jeźdźca. No, albo też pozostaje wymiana za samonaprowadzającą ciężką strzałę dusz. No, ale 35 inteligencji trzeba mieć, żeby jej używać. No, ja tyle nie będę miał jeszcze przez długi, długi czas. No, jak widzicie, z prawej strony mam dopiero 10 na swoim koncie. No, ale poza tym nie mam chyba duszy strażnika ruin. Nawet nie wiem, o jakie ruiny chodzi. Ale dobra, ale w każdym bądź razie. Oprócz tego, koleś ma jeszcze do kupienia, znaczy to on ma do sprzedania, ja mogę u niego kupić, oczywiście o to mi chodziło. Inne zaklęcia, między innymi spiromancji, które już wcześniej sobie kupiłem, ale teraz chcę dokonać wymianki. Potrzebna mi jest dusza prześladowcy. I chcę kupić, znaczy kupić, wymienić sobie tą duszę na miecz, ale najpierw zombiaki, kurde. O, nie lubię ich, bardzo ich nie lubię. No właśnie. Strajd, mam nadzieję, że nie weźmiesz tego jako mój atak, to czy akt agresji w stosunku do ciebie, ale to oni lutują, a nie ja. O kurde. Ej, wiecie, że ja tutaj chyba zginę? Nie, jawnie, autentycznie. No dobra, jedyna moja możliwa szansa na ratunek to jest ucieczka. Choć ich tutaj jest wielu. A tutaj jeszcze więcej, jeszcze plus do tego kusznik. Jeden, drugi i trzeci. A, fuksik! Dobra, 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 dobra. Jak tam mój peleton za mną? Biegną, cholera. Dobra, pij!
Może zdążysz. Okej. Okay. Stać się zainteresowanie. No, czemu tego na dole? Tutaj przed tobą stoi, nie widzisz? Ślepy jesteś? Ale dobra, włócznia błyskawic. No to gdzie ty tam łapiesz z tyłu? Tego złap. Tego. No, oj, 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 chłopaki. Oh shit. No się nie zaczyna zbyt dobrze, tyle wam muszę powiedzieć. No już myślałem, że to mnie wyskończy, na szczęście nie. Dobra. O, względny spokój. No można tak go określić, że zombiaki sobie poszły. Ja muszę się raz napić, a dwa... Mogę jeszcze użyć olśniewającego światła, żeby się uleczyć trochę, ale to z czasem przejdzie oczywiście. No dobra, no zombiaki trzeba wyciąć, nie ma opcji, że nie. No chcę pogadać ze Stridem, wymienić tą duszę na wielki miecz prześladowcy. Tak najpierw oni muszą się, że tak powiem, nie rzucać w moją stronę. Jak osły. W ogóle nie wiem, co to jest za atak. Rzucić się przed gościa i eksplodować smrodem. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale okej, dobra, są koło siebie. Jeszcze się padają po jednym cięciu. No nie, 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 nie. No kurde, patrzcie to. Byłem daleko i tak mnie sięgnęło, a wtedy byłem bliżej wcześniej i zabierało mi to zdecydowanie mniej. No nie rozkminiłem tego jeszcze. Dobrze, że ktoś pozytywnie ocenił moją wiadomość. Życie mi się przyda. Ale okej, dobra, Stride. Już mogę z tą pogadać normalnie? Kogoś spetryfikowało znowu. No dobra. Tak, przeklęta głupoto. Te same gadki, że już się wszystkie opcje dialogowe wykorzysta. Wymiana za ogromny miecz prześladowcy. Oczywiście moje statystyki nie pozwalają mi na korzystanie z tego miecza, ale opis jest bardzo przychylny. Ogromny miecz prześladowcy, znany jako najpotężniejszy z prostych mieczy, wymaga od władającego nim wielkiej siły i zręczności. I też można się czegoś o prześladowcy dowiedzieć, czyli prześladowca tropi osoby naznaczone piętnem klątwy. Jak gdyby każda nieumarła dusza, jaką zdobędzie, dawała mu odpuszczenie jednego grzechu. Nie, naprawdę warto czasami poczytać. Weźmy sobie. Zamienimy, to znaczy się. Okej, okay, chociaż zobaczę, jak to jeszcze wygląda. Ej, no moment, przeczytałem tą dużą duszę. No póki co ogarniam ognisty pokos. Ale do ognistego pokosu muszę używać tej oto rękawicy. Też jeszcze jej nie ulepszyłem, ale zaklęcia z piromancji się okazuje, że są naprawdę kurde konkretne. Ale już wam zaprezentuję w ogóle, jak to wygląda. Może na tym zombiaku tutaj? Po prostu wybuch na odległość i zabiera ile? 1187. Ja pierdzielę, nie? Ale tylko dwa użycia niestety. No widzicie, cięcie mieczem 150 parę bierze tylko. Więc tutaj nawet nie ma co porównywać, ale dobra, w sumie, ale można porównać z czymś innym. Czyli na przykład, nie wiem, z emisją mocy? Bang! 204. Wow! Dobra, jeszcze jakiś zombiak tu się ukrywa, bo bym jeszcze zaprezentował damage. O właśnie, super. Włócznie błyskawic. 352, oczywiście troszeczkę więcej niż zwykła emisja mocy, no ale kurde, to nie równa się w ogóle... Znaczy, to nie jest porównywalne z tysiąc ileś rzucanym przez ognisty pokos. No patrzcie. O kurde, no oczywiście tak kamera się ustawiła, że nie widziałem tak właściwie ile mu teraz zabrało. I kurde, w sumie już nawet teraz nie zobaczę. Bo użycia się skończyły. Ale dobra, to w każdym bądź razie, skoro tutaj zrobiliśmy już wszystko, no nie podejrzewam, żeby tutaj w zaginionej twierdzy było coś dalej, więc idźmy do ogniska i stamtąd przenieśmy się w inne zupełnie miejsce. Tylko tak właściwie gdzie? Bo teraz się zaczął ten moment w Dark Souls, że jestem na tyle rozwiniętą postacią, że wydaje mi się, że mogę iść wszędzie, ale też wydaje mi się, że byłem wszędzie. No dobra, może poza... No dobra, poza dwoma. Bo chciałem powiedzieć, że jednym, ale poza dwoma miejscami. Jedno z nich od razu wam pokażę. A drugie dopiero za chwilę. Na widzie Bastion Grzecznicy to jest oddzielna lokacja. Zupełnie i tam mam póki co tylko jedno ognisko, więc tam musi być coś więcej, no po prostu musi. Kurczę, w dalszym ciągu jestem ciekaw, która z moich wiadomości się cieszy takim uznaniem wśród innych graczy. Ale dobra, cofka do Majuli, może się uda ulepszyć postać, za to 12474 dusze. No nie, partyzana nie będziemy używać na pewno, pewnie wymaga dużej zręczności, której oczywiście Piecholowi brakuje. Ale zaczynam powoli inwestować właśnie w zręczność, właśnie w to. No ale też
troszeczkę w umiejętność rzucania większej ilości zaklęć. Po prostu chciałem mieć więcej miejsc, bo pokos ognisty zabiera dwa miejsca. Taki jest mocarny. Ale dobrze, zagrajmy najpierw tutaj klasycznie. Halo, halo, halo. Nowy poziom mogę poprosić? Tak, na fuksie, ale mogę. Jak to się tak właściwie nazywa? Jakby to rozwinąć? Dostrojenie. Tak. Nie, ale jeszcze dodając jeden, nic to nie zmienia tak właściwie. Adaptacja, no może ta zręczność faktycznie. Dobra. Wrzućmy tutaj, już będzie mieli 14. I teraz tak, nie wiem, czy wam to już pokazywałem. Wydaje mi się, że nie. Jeżeli tak, to wyprowadźcie mnie później z błędu. No ale na samym początku pominąłem jedną odnogę zupełnie. Ukryła się przede mną. Nie wiem szczerze, jak mogłem to pominąć. Przecież inaczej, tutaj się szło z przedsionka. Okej, ja wszedłem tutaj, tutaj na pewno wszedłem. Zabrałem przedmiot spod drzewka i nie wiem, poszedłem dalej, ale... Przecież tu jest przejście. Tu jest przecież przejście, gdzie można sobie normalnie pójść do zupełnie innej lokacji. Tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. Ej, a to mi bardzo przypomina okolice Firelink Shrine z Dark Souls 1. Schodziło się na dół schodkami i było mniej więcej takie pomieszczenie. Łudząco podobne, jeżeli nie identyczne. Ale dobra, tutaj jest jedna z postaci. Ziomek nasz. Znajomy. Też nie nastawiony agresywnie, więc już można uznać go za przyjaznego. Fajny mam miecz, nie? Ciekawy kolor, wygląda jak z kryształu. Ach, to just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Aha, jego podejrzenia są właściwe. Tutaj nie ma rzemieślników, prawda? I też to nie jest zwykły pomnik. Ale jaki pomnik? O czym mówię tak właściwie? O tym. Ktoś zamienił panią w kamień, kiedy próbowała pociągnąć za wajchę. Aha. No, 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 no. I teraz tak, miałem do wyboru, albo odkamienować Strida, albo odkamienować tą panią i otworzyć sobie dalej przejście. No wybrałem magika. I szczerze, chyba dokonałem dobrego wyboru, tylko mam nadzieję, że jeszcze znowu trafi mi się kora drzewa, która pozwala odkamienować postać, bo nie chciałbym, żeby to przejście pozostało dla mnie wiecznie już zamknięte, aż do drugiego przejścia gry. Ale dobra, korzystając z okazji, to ja mogę zabić te zombiaki. To jest chyba najbardziej obrzydliwe z postaci, jakie spotkałem do tej pory. Prawda, kurde, jak to wygląda, nie? No spójrzcie, przypatrzcie się. Śmierdzące ręce, bo unosi się z nich taka zielona mgiełka. Wielkie zębiska. Ale na szczęście wytrzymałość niezbyt duża, 3 ciosy. No w sumie jak większość przeciwników, których spotykam. A tutaj inna wersja, wersja z laseczką. Laseczka też śmierdzi oczywiście. Aha, i waleczny do tego. Dobra, przez drzwi da się załatwić go? Pewnie, że się da. Oczywiście, że tak. No i tu był przedmiot wcześniej też wzięty już przeze mnie. Ej, moment, moment. Ja już myślałem, że jakieś kolejne ukryte przejście, ale nie. Ale dobra, momencik, pyk. Pyk, też nie. Pyk, nie. Dobra, ale chodząc i wciskając guzik użycia. No. Ja się czuję jak w mojej pierwszej ogranej strzelance z pierwszej osoby, czyli Wolfenstein 3D. Gdzie też tak właśnie były poukrywane sekretne pomieszczenia. Trzeba było chodzić i molestować ściany, wciskając jeden przycisk cały czas. Chyba to była spacja jeszcze wtedy, sobie wspominam. Okej, dobra, pogadajmy. Tak, ale to samo. Ten pomnik go przeraża, w sumie troszeczkę mnie też. Bo z tego co mówił Stride na samym początku, to on został ukamienowany jeszcze w trakcie trwania Dark Souls 1. I w ogóle nie kojarzy, żeby ta kraina się nazywała Drangelic. Tylko pamięta zupełnie inne rzeczy, więc kurde. Ale w sumie z drugiej strony fajny sposób na hibernację. Na przedłużenie swojego żywota, na przeniesienie się do przyszłości. To trzeba po prostu poczekać długo. Ale okej, dobra, ale tutaj też jest inne przejście, które wam mogę oczywiście pokazać. I muszę zresztą, bo chyba tam musimy właśnie się udać. No, albo do dołu wskoczyć. Ha. Dobra, nie wiem, może innym razem. Nie wiem, pamiętacie w wieży Zaginionego Ognia Heide tą panią od cudów, która modliła się na górze? No jakie było moje zdziwienie, jak ona w pewnym momencie po prostu po dłuższej rozmowie zniknęła. Bardzo byłem zły, bo nie mogłem jeszcze... Znaczy wtedy nie kupiłem jeszcze od niej włóczni błyskawic i ona jest jedyną osobą, która ją sprzedawała. I bardzo byłem zły, ale okazało się, że po prostu przeniosła się tutaj i do tego za 2000 dusz
zmieniła nam przejście. Otworzyła z lewej strony, zamknęła z prawej. Oczywiście to, że zamknęła przejście z prawej, mi w ogóle nie przeszkadza ani trochę, bo tam po prostu mam ognisko, do którego się mogę przeteleportować, ale pójdziemy chyba sobie w lewo. Ale dobra, pogadajmy. Just speak up if you're in need of miracles. Tak, oczywiście. Ale masz jakieś nowe cuda dla mnie? Coś nowego u ciebie? Szanowna pani, nie, nic. Dobra, można zmienić drogę, ale zmiana drogi kosztuje 2000 dusz, więc nie. A zresztą i tak, to byłby wydatek zupełnie niepotrzebny, bo teraz chcę się udać tutaj. Tu mnie jeszcze nie było. Jest ciekawe, co tutaj tak właściwie jest za lokacja? Kolejne nowe coś. O kurde, ciemno, trzeba być pochodnia. Ale dobra, to może od czegoś ją będę mógł odpalić. W sumie najlepiej by odpalić ją od ogniska, które mam nadzieję, że zaraz znajdę. Oj, wąski przesmyk, wąska półeczka. No teraz już troszeczkę szersza na szczęście, ale nie, nie lubię wchodzić po takich wąskich półkach, bo łatwo można spaść, zwłaszcza jak tutaj pojawi się zaraz jakiś przeciwnik. Ej, stop. Czy to ognisko, powodzenia? Moment, jak powodzenia przy ognisku? What? Przecież ognisko starczy odpalić, coś mi tu śmierdzi, oj. Dobra, nie przeciwnik, bo nie mogę go z lokonem namierzyć. Co ty masz, kurde, na twarzy? The dark stirs. I see them. A dark spark within you. No inni się dopatrywali inne rzeczy. Ale witam cię, Felkinie, kimkolwiek jesteś. Dobra. Możemy pohandlować, co tam masz? Kostur arcysmoka plus dzwonek arcysmoka. B i B. Kurde, dobra. Kraina Lindor rządzi się surowymi prawami, a ci, którzy je złamią, są bezlitośnie karani. Święty dzwonek używany przez członków sekty arcysmoka z Lindelt. Katalizator cudów i uroków. B i B, powiadasz, tak? Tutaj co? Pierścień ochrony życia. To już mam. Żywica mrocznej sosny. Nie. Co jak widzicie, kupione od Strayda. Już, mroczna sfera. Czyli ten się specjalizuje w magii mroku. Wielka rezonująca dusza, rezonujące ciało, rezonująca broń. Kurde, sporo tego. Ale potrzeba połączenia inteligencji i do tego jeszcze wiary, żeby ich używać. A katalizatorem są kostury, których ja nie używam. Magiczna bariera. Czar otulający ciało magiczną barierą zwiększa odporność na magię, błyskawice, ogień i mrok. Ale od ataków fizycznych nie broni, więc nie. Ale dobra, może coś jeszcze masz ciekawego. Mroczna broń rezonująca dusza, co to robi? Urok zniekształcający moc życia. Emituje mroczną masę za cenę dusz. Można go rzucić również bez dusz, ale znacząco zmniejsza to jego siłę. Ej, świętym dzwonkiem, dobra? To ewentualnie mógłbym się tym zainteresować. Wielka rezonująca dusza, czyli to samo, tylko że większe. No come on! Rezonujące ciało. Urok stworzony niezależnie przez Felkina wyrzutka. Przekształca na przestrzeni czasu część dusz w punkty życia. Nie, nie chcę dusz poświęcać. Nie, 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 nie. Ewentualnie ten święty dzwonek mógłbym od ciebie kupić. Ale to za chwileczkę. Tak, tak, na pewno. Ej, masz rację. Naprawdę chyba to jest pierwsza tak poważnie, racjonalnie, mądrze mówiąca postać. Ej, też chyba to jest człowiek, bo tutaj widzę chyba kawałek twarzy. Kurde, wielka moja tarcza mi zasłania. O, coś tam może? Nie ma pewności, ale dobra, ważne, że jest tutaj ognisko. Zagajnik myśliwych. No dobra, tu jeszcze nie byliśmy. Może pod tym da się wejść? Tak wygląda, by się dało. Rozpalić ognisko, co? Ewentualnie tutaj? Skok. Tak, jasne. Ej, chyba, że tam na to coś w dole. Moment, czy to są drzewka wystające z próżni? A tam troszeczkę jak krajobraz z Alana Wake'a. Tam mgła przesuwająca się po ciemnym lesie. Ale dobra. Bang. Ej, serio, nie wiem, która wiadomość, ale dobra. Nie będę sobie tym głowy zaprzątał. Fajnie, że nie po prostu odnawia troszeczkę życia. Dobra, ognisko rozpalone. Więc tak, no w sumie mógłbym teraz iść coś zarobić, ale też sprawdzę od razu swój dzwonek. Jak on wygląda tutaj? B i C, tamten miał 2B. No ten ma A i D, a tam, kurczę, no czyli ten jest, tamten u Felkina jest lepszy od tego, który mam, a ten już ulepszyłem i to 5 razy.
Więc tyle kawałków tytanitu w cholerę ewentualnie. Dobra, i tak trzeba będzie to kupić prędzej czy później, ale spokojnie, no to... Mimo tego, że długość odcinka już może sugerować, że powinienem niedługo kończyć, to... Ej, dobra, ty żyjesz, czy...? Ej, wygląda jakby oddychał, ale nie, dobra, zostawmy go póki co w spokoju, nie mogę go namierzyć ani... Nic... zombiaki, tak? Czy to nie powinienem zabrać troszeczkę wcześniej? No, polałem na dwa ciosy. Mało duszyczek za nich dostaję. Dobra, chyba zupełnie wszystko w odwrotnej kolejności przedsięwziąłem tutaj. Wow! Co to za trująca mgła? O kurde, ważki, coś latającego. O kurde, nie lubię takich przeciwników, oj nie lubię. Ej, faktycznie, to ona ze swoich skrzydełek musi rzucać to. Dobra, więc szybko schowajmy się z powrotem pod daszkiem. Ej, no nie wiem, czy zaczepiać tych siedzących, nieprzeszkadzających. Nie, no nie bądźmy frajerem, nie bądźmy skurczybykiem. Ej, dobra, co tu jest? Cały punkt, tył, więc spróbuj dziura. E? No? To znaczy, miał bardzo wysoką ocenę. Więc nie wiem, coś tam pewnie trzeba zrobić, ale co tak właściwie? Słaby punkt tył, więc spróbuj dziura. Dobra, może kiedyś to rozkminię. Aha, to drzewko na pewno trzeba będzie przewrócić, tego jestem pewien, ale dopiero będąc po drugiej stronie. No już myślałem, że coś za mną się czai. Ej, po raz pierwszy coś ruchomego w tle się dzieje. A w sumie jak ładnie. Oj, jak ładnie. Ale dobra. Come on, chodźmy. Cyk, cyk, cyk. Wiadomość. Przed tą pusty. Gdzie? Zwykli żołnierze teraz, kiedy ja jestem już takim turbokoksem. Ej, w ogóle wpuśćmy tutaj trochę światła. No właśnie. Ło, nawet bardzo dużo. Aaaa, da się go namierzyć? Da się. Dobra, no to potraktujmy go tym. No nie, kurde, dzwonkiem! Nie, piecho, nie o to chodziło. Chodziło o wybuch. Za 791. No widzę, nie na wszystkich powyżej 1000, ale i tak, jest mocarnie. Ale naprawdę mocarnie. Dobra, tamtymi się później zajmiemy. Teraz drzwi. Przede mną. O kurde! Ziome! Gdzie jest ma tarcza? Dobra. Bang, bang. Na pełnym chillu. No dobra, może nie na takim pełnym. Tutaj... Coś gdzieś, jakoś coś? No aha, tą pałką pewnie chciałeś mnie rzucić w przepaść, ty mendo. Nie ze mną te numery. Pęknięta kula czerwonego oka. Tu? Ktoś pewnie zleciał po prostu na pysk, nie? Łe, nie, tam! Dzięki za podpowiedź. Dobra, spróbujmy. Tylko mam nadzieję, że nie przetulam tak jak on. Było blisko. Oj, było blisko. Ale tak, kurde, nie wskoczyłem tam, gdzie chciałem. No dobra, ale co tutaj mogę zrobić? No nie, no mogę tam przeskoczyć, albo tutaj na pewno śmierć. Nie. Polećmy tędy. Dobra, delikatny uszczerbek na zdrowie, ale spokojnie. I teraz tak... Tu jest wejście do jaskini. W sumie nic innego mi nie pozostaje. Wyciągnięta tarcza przed sobą. Tu się może czaić jakaś pułapka. Ewentualnie większy przeciwnik. No albo rzucająca zieloną mazią. Ćma. Uprzykrzająca życie. O kurde. Nie mam gdzie się schować. Będę musiał sprintować z powrotem. Klasztorny amulet itd. itp. Ale to zaraz sprawdzę dopiero. O, dobra. Ej, wyrobiłem się chyba w czasie. Co? Moment. Odleciała? Czy co tak właściwie? No, bo skąd ta zielona mgła się wzięła? Tu jesteś. I nie mogę cię namierzyć. Czyli co, nie jesteś wrogo nastawiona? No to czemu te trujące ataki? Ej. To się w ogóle nie dodaje. Ale dobra, spokojnie. To jeszcze ten. Teraz cofniemy się do ogniska. Znaczy, kurde, chciałbym. Ale tak jak mówiłem, to była moja jedyna droga wyjścia. Ej, no to co, serio?
Suicide, to mnie czeka, samobójstwo, skok w przepaść, no ej do, no nie róbcie mi tego, no, kurde, znowu ta zielona mgiełka. Tarcza coś daje? W sumie niewiele, oj. Ej, chyba, że jakoś na te grzybki. Aha. No i tak trzeba będzie chyba zrobić. Tylko teraz na które? No do góry nie będę skakał po nich na pe... A tu jesteś, jeszcze jedna. Nie, 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 nie! Ej, żyję. Gdzieś spadłem, ale żyję. Dobra, jestem już zatruty, niefajnie. Ło, ten troszeczkę mocniejszy. Zdecydowanie mocniejszy, ja i mam nadzieję, że on próbował mnie zaatakować wcześniej. Czy coś ten deseń, w sumie ja pierwszy wprowadziłem atak, a tak... Może, kurczę, nie wyglądał aż tak bardzo wrogu na wrogu nastawionego. Ale fajnie, że się położył na skrzyni. Dobra, co tutaj? Rapier Ricarda. No, rapiery to nie jest mój konik, ale opuśćmy to pomieszczenie, bo zaraz znowu zostanę zatruty. No ej, no bankowo coś tu jest. No i proszę bardzo, i tym razem nie ciosem, tylko ciskając krzyżyk. Sekretne przejście, no ale tak naprawdę jedyne wyjście chyba. Ale nie no, muszę sprawdzić po prostu, czy nie ma jeszcze jakiegoś. Tutaj, przypadkiem. Bo nie wiem, czy jeszcze raz mi się zdąży tutaj, zdołam tutaj zabłąkać się. No, nie, chyba nic. No ale spójrzcie, jak szybko mi ucieka z życia, kiedy jestem zatruty. Nawet picie nic nie pomaga. Dobra, ale olśniewające światło powinno zniwelować troszeczkę efekt zatrucia. Bo trucizna pomniejsza moje życie, a to powiększa. No to może zadziałają na siebie wspólnie. Okej, okay, jedną z takich klatek jechałem już. W charakterze windy. Dusza nieznanego żołnierza, dobra, spoko. A właśnie, i też proszę bardzo, kolejna taka winda. Dobra, zatrucie zniknęło, ale na szczęście olśniewające światło dalej działa, więc życie zaraz będzie w pełni. Dobra, nic po drodze za mnie było? Chyba nie. Dobra, gdzie mnie wywiało teraz tak właściwie? W którym miejscu wyjdę? Czyży po drugiej stronie? Mhm, tak, ślepy zaułek, jasne. Przecież tu jest przejście. Widać jak na dłoni, no ej, nas tak dobrze nie poukrywali. Ale tych najbardziej oczywistych tylko. Ej, tak, chyba, no dokładnie, jestem po drugiej stronie, dobra? Więc tak, ten martwy jest tak, jak powinien być. No spokojnie, tego zaraz wytniemy, ale najpierw zobaczymy, co jest tutaj. Drabina na górę, okej, okay, no to spokojnie, to najpierw tego. Benz. Teraz tą maszkarę. Na jeden mocny cios są, okej, okay, czy to należy zapamiętać? Okej, okay, tutaj pochodnią sobie zapalimy. Tutaj nic. Wo. Wielka dziura. No i ktoś się prawie wygramolił z niej, ale chyba jak zdołał to zrobić, to umarł. Jak mi przykro. Tak ostatnim pewnie tchnieniem złapał się krawędzi i zginął. Cholera, smutne jak 150, ej no. Dobra, może przeciwnika wrzucić? Chciałbym bardzo zobaczyć. Coś w stylu, this is Sparta i... Nie! Miało być kopnięcie! No spadłem na śmierć, ale tam w sumie widziałem, że zjechałem trochę po ścianie, więc może coś tam jest? Nie, raczej nie. Ale dobra, kochani, to tą lokacją, zwiedzaniem tej lokacji zajmiemy się w następnym odcinku. Ja w tym momencie się z wami żegnam, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!